Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Państwu, Andrzej Kulikowski, Urząd Morski w Gdyni. Witam serdecznie Państwa i dziękuję bardzo za zaproszenie na spotkanie. Myślę, że ono dla mnie też jest bardzo ważne, chociażby z tytułu tego, że tutaj padło akurat stwierdzenie o statku nieodpowiedniosce Magnus Zaremba. Chciałbym Państwu powiedzieć, że Urząd Morski w Gdyni, mimo że wiem, że portem macierzystym z certyfikatu rejestru tej jednostki jest port Gdańsk, Urząd Morski w Gdyni nie ma żadnej informacji o tym jachcie, co oznacza, że nie wydał karty bezpieczeństwa. To tak tylko dla tytułem uzupełnienia wiedzy. Drodzy Państwo, temat, który chciałbym podnosić, ma swoje uzasadnienie, a uzasadnienie ma w dyrektywie europejskiej 2002/59, dyrektywa potocznie zwana monitorująca. Ta dyrektywa wymusiła na państwach członkowskich, ażeby stworzyć warunki monitoringu wszystkich jednostek, które pojawiają się na wodach europejskich. Między innymi główny nacisk kładziono na przewozy ładunków niebezpiecznych, hazmat. Prowadzono również uwagę, jeżeli chodzi o statki tankowce, które od 2008 roku jako jednokadłubowe zostały wyeliminowane z wód europejskich. W związku z powyższym baza danych tych statków, które tutaj wizytowały, były, proszę Państwa, śledzone, a następnie wypuszczane do portu, między innymi do portu Gdańska i do portu Gdyni. Jeżeli chodzi o tą dyrektywę 2002/59, ona jak gdyby jest w obozie deklaracji kopenhaskiej z 1998 roku, która między innymi mówiła o stworzeniu monitoringu wzdłuż brzegów europejskich. Co my, proszę Państwa, i czym jesteśmy zobligowani? Otóż powołana również w 2002 roku Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego jako narzędzie dla Komisji Europejskiej, ale i też pomoc dla państw członkowskich, wymusiła na państwach nadbrzeżnych, ażeby stworzyć warunki systemu ścisłego monitoringu statków pływających na wody portowe do portu danego państwa, ale jednocześnie też, ażeby zachować warunki bezpieczeństwa. My żeśmy, proszę Państwa, podążali tym tropem, zbudowaliśmy system, który był dwuczłonowy. Pierwsza część, która była budowana przez Urząd Morski w Szczecinie, FIX, czyli Portowy System Kontroly Nadzoru Statków, jako baza danych jednocześnie, ale i druga część była budowana w Urzędzie Morskim w Gdyni, system wymiany informacji bezpieczeństwa żeglugi z FIX. Te dwa połączone systemy stanowiły o wiedzy naszej, jeżeli chodzi o wody, które nam podlegają, obszary morskie. Chciałbym powiedzieć również, że to SWIFT, ten, który był tu zbudowany w Urzędzie Morskim w Gdyni, był jednocześnie łącznikiem z Europejską Agencją Bezpieczeństwa Morskiego, która ma swoją siedzibę od 2005 roku w Lizbonie. I to tyle, proszę Państwa, co chciałbym na początek, ale myślę, że troszeczkę chciałbym pokazać Państwu to, co się na statkach dzieje. Takie życie też, proszę Państwa, jest bardzo ważne. Morze wymusza, proszę Państwa, od człowieka normalności, a czasami romantyzmu. Ta informacja, taka krótka, tylko skrótowa, proszę Państwa, mówi nam, właściwie z czym mamy do czynienia, co się dzieje z transportem morskim, co się dzieje z masą, która, wolumenem, który jest przerzucany drogą morską. Jak Państwo zauważyliście, 8 miliardów ton to transport drogą morską, 55 tysięcy statków zaangażowanych, 90% światowego handlu odbywa się z wykorzystaniem, tak jak już powiedziałem, szlaku morskiego. Jeżeli chodzi o Europę, to 90% zewnętrznego i 40% wewnątrz handlu Unii Europejskiej transportowane jest morzem. Myślę, że to są
Liczby to są dane, które przemawiają, myślę, do naszej świadomości. Czy to wymaga opieki, czy to wymaga, proszę Państwa, określonych przepisów? To nie tylko Unia Europejska swoimi dyrektywami, rozporządzeniami europejskimi reguluje nam sposób zachowań, ale przede wszystkim konwencje międzynarodowe, te konwencje, które mówią o bezpieczeństwie budowy takich jednostek, konwencja SOLAS o ochronie środowiska, konwencja MARPOL, konwencja, która jest też trzecim filarem, która mówi o szkoleniach, o kwalifikacjach załóg, przepraszam, o obsadach załóg. I to są te trzy filary, które wymuszają na nas sposób zachowania. Tu tak mniej więcej, proszę Państwa, chciałbym pokazać. Tyle wiemy, że Grecja jako najbiedniejszy kraj, najbogatszych obywateli też się dobrze w tym gronie czuje. Przepraszam Państwa, bo wsiądę, to będę lepiej widział, bo zrezygnowałem z okularów. Okazuje, że wzrok nie. To są te stateczki, które tu obrazek był inny na moim ekranie, tu jest ładniejszy, nie widać. Przeładunki w porcie Gdańska, w porcie Gdyni. Wiemy, że stateczki, które witają do naszych portów, to tylko 400-metrowej długości statki. One długością już nie będą rywalizowały, natomiast szerokością będą rywalizowały. Zanurzeniami też nie będą rywalizowały, bo cieśniny bliskie limitują możliwości wprowadzania statków do naszych portów do 15 metrów. Z reguły kontenerowce sięgają akurat tej bariery 15-metrowej. W tej chwili wiemy, że 18-tysięczny, który zawitał do portu w 2013 roku, już jest legendą. Następne statki budowane w Korei, 22 tysiące TU, one będą też w naszych rejonach mogły być obsługiwane. I oby tak było. Jak słyszeliście Państwo, port Gdynia ambitnie walczy też o długość, czyli będą budowane nową obrotnicę wewnątrz portu, ta, która zezwoli na wprowadzenie, i na wyprowadzenie z portu. Ale też będzie, proszę Państwa, sytuacja, gdzie ilość kontenerów będzie przywożona zdecydowanie więcej niż do tej pory. 6-8 tysięcy aktualnie statki będą wchodziły z 13 tysiącami. Te statki też, proszę Państwa, budowane w Europie, bo niedaleko tu sąsiada fińskiego, w Turku, 361 metrów długości, 5200 pasażerów, 2800 obsługi tych pasażerów. Czyli mamy, proszę Państwa, naprawdę do czynienia z bezpieczeństwem tych wszystkich, którzy będą użytkownikami morza. Bardzo poważna liczba, 8 tysięcy. I tu są maleńkie hasła, proszę Państwa, i definicje dotyczące, a no one akurat nie wiążą nas. Dalej już bym przeszedł do innej rzeczy, do czego ja będę chciał, proszę Państwa, popatrzeć. Taki krótka informacja. Nie, zaraz. Krótka informacja, jakie systemy, proszę Państwa, aktualnie panują na świecie. Pierwszy, który tutaj jest pokazany, LRIT, jest systemem dla ochrony bezpieczeństwa. Czyli mówimy o terroryzmie, o piractwie. Drugi system, SafeSynet, jest typowo europejskim systemem, który jest systemem gromadzącym wszystkie informacje z państw członkowskich, czyli z naszych BTS-ów, a za chwileczkę, bo jeszcze będę mówił tylko o projekcie z tytułu tego, że wykonawca nie zmieścił się w czasie i w dalszym ciągu jeszcze testy prowadzi. Myślę, że gdzieś w drugiej połowie czerwca powinniśmy otwierać drzwi dla nowego systemu, Krajowy System Bezpieczeństwa Morskiego, ale poczekajmy. Mamy system, proszę Państwa, wspólnotowy, ten, który łączy nas w informacje kryzysowe. Tutaj też jest bardzo ważna sprawa. Statki rybackie mają swój BESE monitoring system. Nie do końca, proszę Państwa, skuteczny, bo przecież mamy przypadek statku 227. System zakończył pracę o godzinie 19, a statek na drugi dzień o 16 zlokalizowano 11 mil dalej pod wodą. Czyli kompletnie poszukiwania byłyby wielki wyczynem, gdyby nie to, że akurat na powierzchni wody pojawiło się fragment ław na kole ratunkowym i krople ropy, która wychodziła z kadłuba statku.
Marsur jest systemem na Morze Śródziemne, proszę Państwa. Eurosur również systemem nadzoru granic, tutaj Straż Graniczna. No i ten wspólnotowy mechanizm wymiany informacji CIS, nasz urzędowy SWIPS i KSB w swojej kolejności. Proszę Państwa, tak to będzie wyglądało. Tutaj celowo pokazuję ten obrazek, żebyście zobaczyli wszystkich tych, którzy z aktualnego systemu, jakim jest system SWIPS, wymiany informacji, korzystają również w naszym ujęciu, jeżeli chodzi o Polskę. Przepraszam, od Straży Granicznej, po kontrolę rybacką, po co Centrum Operacyjne Marynarki Wojennej, po urzędy morskie, które są zobowiązane, po ochronę środowiska. I w tej chwili jako nowość dla Państwa podam celnicy w związku z wprowadzeniem dyrektywy europejskiej 2010 przez 65. Ta dyrektywa wchodzi dnia 1 czerwca tego roku. Dyrektywa będzie dotyczyła formalności sprawozdawczych. W tych formalnościach sprawozdawczych, proszę Państwa, trzeba będzie uruchomić wszystkie instytucje, prowadzić jedno wspólne okienko, zwane single window. To okienko będzie dystrybutorem elektronicznym, cyfrowym informacji, nie żadne PDF-y, nie żadne papierowe faksymile, proszę Państwa, które do tej pory funkcjonują, tylko właśnie cyfrowa informacja będzie informowała o przybywanym statku, o jego pozycji, o jego przybyciu do portu, dacie przybycia, o ładunku, jaki wiezie na sobie, czyli pełna informacja o statku. Co zezwoli, jak już Państwo żeście zapewne słyszeli, że to urzędy celne w tej chwili ogłosiły bardzo głośno, że mają port24 system, który mówi o tym, że statek przed przybyciem do portu już jest odprawiony. Myślę, że ten single window wymuszony przez dyrektywę europejską spowoduje dalsze kroki, a mianowicie poprzez system wymiany informacji bezpieczeństwa żeglugi jako jeden z członków Krajowego Systemu Bezpieczeństwa Morskiego będziemy bezpośrednio informowali Lizbonę o statkach, które przybywają, o odprawach tych statków. Być może, że to ma trochę znamiona systemu szpiegowskiego, jakie ilości ładunku i to są akurat w danym porcie odprawiane. Tak można by to też po troszkę nazwać. To, co Europa chciała, proszę Państwa, zrobić, to jest taka mapa drogowa, ale to już tutaj bym tego nie sięgał. Tu, proszę Państwa, co wymusiło myślenia, co wymusiło, ażeby systemy monitoringu były coraz bardziej sprawne. Jeżeli popatrzycie na wykresy, szybkie zmiany technologiczne w transporcie morskim, statki pasażerskie, proszę Państwa, statki RORO, które tak są bardzo opisane w rozdziale 3 konwencji SOLAS, i wymagania w stosunku do tych statków, jeżeli chodzi o środki ratunkowe. Mamy również, no, proszę Państwa, wymagania solasowskie, jeżeli chodzi o uprawianie żeglugi tej akurat progresji wielkości statków, które ekonomicznie są bardzo uzasadnione w eksploatacji. Natomiast jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, wymagają wielkiej troski, a na pewno w miejscu, w którym jestem i w gronie, w którym się znajduję, wielkiego uszanowania, jeżeli chodzi o wykorzystanie MPDM-u. Tutaj właśnie apel, proszę Państwa, że ten stateczek, jeżeli będzie ustępował 5 stopni z drogi, to będzie nadrabiał hektary, żeby wrócić ponownie na kurs. Jak będzie mógł zrobić zwrot, myślę, że w miejscu. To nie jest wcale potoczne powiedzenie, bo tak się chyba dzieje. Dlatego bardzo, proszę Państwa, uważam, że przywilej żagli, tym prawidle 18, jeżeli chodzi o drabinki uprzywilejowania dla jednostek, to jachty czy żaglowe jednostki będą musiały jednak mimo wszystko tolerować to, co się dzieje, jeżeli chodzi o technologię i technikę na morzu. To tyle, tak tytułem, proszę Państwa, wstępu, a teraz chciałbym wejść w obszar ten, do którego mnie tu Pani wymusiła, że mam mówić. Terminale, to wszystko, co jest, proszę Pani, po pirackie, już nie będziemy mówili. Każdy, kto na morzu, proszę Państwa, przejdzie krzest morski, jest
niestety musi być legitymowany. I teraz, proszę Panią, na tym polega nowa technologia, że muszę się od nowa uczyć. Bardzo przepraszam. Proszę Państwa, Krajowy System Bezpieczeństwa Morskiego, chciałem powiedzieć, poprzedzając ten projekt, tak jak już zaznaczyłem, wchodzi w życie. Dlaczego akurat Krajowy System Bezpieczeństwa Morskiego? Otóż zaraz wejdziemy do historii. W obszarze Zatoki Pomorskiej na styku Szczecin-Świnoujście był jeden z PMS system, Massive Traffic Monitoring and Information System, i Zatoka Gdańska BTS. Te dwa rozdzielne systemy, one, proszę Państwa, nie współpracowały ze sobą, a dyrektywa europejska jak gdyby narzucała i wymagała, ażeby jeden punkt dostawczy informacji dla Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego, żebyśmy mogli to zrealizować. W związku z powyższym, od 2009 roku żeśmy czynili, proszę Państwa, wszystkie sprawy wymagane dla zgłoszenia projektu, a mianowicie środowiskowe, oceny ekspertyzy techniczne, które musieliśmy wykonać, żeby uzyskać kwotę, która sięgała i sięga dla budowy Krajowego Systemu Bezpieczeństwa Morskiego jako etap pierwszy, 86 milionów, w tym, proszę Państwa, 85% to są złote. W tym 85% dotacji Unii Europejskiej. Drugi KSPN-2 będzie dotyczył magistrali światłowodowej, która łączy łączy z obszarem Świnoujścia, biegnie wzdłuż brzegu morskiego i jest to kabel światłowodowy o 144 nitwach, czyli o takim zapotrzebowaniu, gdzie wszystkie wcześniej przedstawione przeze mnie instytucje będą wykorzystywały dla własnych potrzeb. Jak Państwo wiecie, ja reprezentuję publiczną administrację, w związku z powyższym są to publiczne pieniądze i jestem zobowiązany dostarczać Centrum Operacyjnego Marynarki Wojennej Straży Granicznej pełną informację, jaką zbudowaliśmy i jaką możemy przekazać. Natomiast jeżeli chodzi o odbiór z drugiej strony w kierunku naszym, są określone blokady, bo tak między Bogiem a prawdą nie wchodzimy w błąd, jeżeli chodzi o sprawy militarne. Oprócz tych mil, które zalegają zatokę i z którymi się w tej chwili borykamy, pozostały jeszcze trzy wybuchy o mocy jednej tony każda. Myślę, że żeśmy to odczyli tu na obszarze Gdyni, mimo że wybuchy były robione ponad 3 mile poza obszarami portu. 3 mile, dlaczego 3 mile, a nie 20 mil? Otóż bomby, może mile, przepraszam, o akurat zapalniku ciśnieniowym wymagały, ażeby w miejscu, gdzie one zalegały na głębokościach 14 metrów, znaleźć też na zakoce te głębokości, po to, żebyśmy nie rzucili zła i nie uruchomili przedwcześnie takich mil. Udało nam się je wyprowadzić poza baseny portowe. Mamy poza panochronem i pogoda zadecyduje, że pomiędzy 17 a 24 kwietnia powinniśmy zakończyć problem, akurat to, co zalega w naszym obszarze. Bezpieczeństwo żeglugi w oczach, proszę Państwa, świata. Wszyscy wszystko robią, wszyscy wszystko chcieliby decydować. A może, proszę Państwa, wprowadzenie po wypadkach na morzu Harald of Enterprise, czy Free of Enterprise, proku towarowo-pasażerskiego, który opuścił port Zubricz Belgii, wychodząc za panoprony, przewrócił się z tytułu tego, że zapomniano zamknąć furty dziobowe. Powtórzenie, proszę Państwa, nieszczęścia, to był 87 rok, nieszczęście w 94 roku związane z Estonią,
zmieniło akurat przepisy Unii Europejskiej, które spowodowały, że ISM Code zaczął w 1999 roku wchodzić w życie. ISM, czyli bezpieczna eksploatacja statku, ale i również zaangażowanie armatora w bezpieczeństwo na morzu. I tutaj, proszę Państwa, system jak gdyby biurokratyczny bardziej z tytułu tego, że bardzo duża liczba procedur na poszczególne zachowania się członka załogi na statku, raportowanie do akurat przedstawiciela armatora o sytuacji statku wymusiła na tym, że stworzyliśmy, proszę Państwa, żeglugę po papierze, bardziej aniżeli żeglugę, która ma związek z dobrą praktyką morską. To, proszę Państwa, taka pomoc papieru. To są rzeczy, które kiedyś tam dyskutowałem publicznie na uniwersytecie i to tak zostało. Proszę Państwa, wracajmy do dzieła, które mam zaprezentować. Cel projektu Krajowy System Bezpieczeństwa Morskiego, część pierwsza. Zwiększenie bezpieczeństwa morskiego, co jest oczywiste. Ochrona środowiska morskiego w polskich obszarach morskich. Ustanowienie systemu monitorowania i zarządzania ruchem morskim dla obszarów wrażliwych. Chociażby trzeba powiedzieć, że to w 2006 roku Międzynarodowa Organizacja Morska ogłosiła, że São Paulo jest rejonem Particular Sensitive Sea Areas, czyli jest bardzo wrażliwym z tytułu tego, że jest to morze niegłębokie, z tytułu tego, że morze jest niezasolone, bo zasolenia sięgają bardzo niskiego procentu, od 7 do 12, ale jest z tytułu tego, że wymiana akurat wód Bałtyku to przedział 21-35 lat, w zależności od warunków pogodowych. To są, proszę Państwa, te warunki, które mówią nam o Bałtyku. Chciałoby się powiedzieć, proszę Państwa, do czego zmierzamy, jeżeli chcemy wprowadzić Krajowy System Bezpieczeństwa Morskiego. Nie było do czasu wprowadzenia tego systemu, systemu wizualnego, czyli kamer, które będą rozlokowane wzdłuż polskiego brzegu, a szczególnie na podejścia do portu. Nie było, proszę Państwa, tej ilości stacji radarowych, które by pomagały nam identyfikować, aczkolwiek nie możemy zapomnieć o systemie nadzoru radarowego, jaki jest w posiadaniu Polskiego Oddziału Straży Granicznej. Te dwa systemy ze sobą będą pracowały, współpracowały. Modernizacja i integracja systemów archiwizacji i wymiany danych. Modernizacja infrastruktury stacji brzegowych polskiego systemu DGPS, dwie stacje, stacja Rozemie i stacja Dziwnów. To są te dwie stacje, które spowodowały, że dokładność GPS-u wzrosła do granicy 1 metra, czyli pozycję możemy mieć, proszę Państwa, na tym poziomie. Mamy, proszę Państwa, budowę systemu łączności operacyjnej dla Morskiej Służby Straży i poszukiwania ratownictwa SAR. Ale o tym będzie mówił, już widzę w programie Państwa, pan dyrektor Saro. Budowa pomorskiej magistrali telekomunikacji pomiędzy Gdynią i Świnoujściem, ponad łącznie 600-kilometrowy odcinek, łącznie. Proszę Państwa, etap drugi projektu, sięgający 80 milionów złotych. I tak jak ten pierwszy etap jest, proszę Państwa, sprawą 85% nadzoru. Przepraszam. Jeżeli chodzi o... Tak wyglądał system, proszę Państwa, do tej pory. Rejon Świnoujścia, Zatoki Pomorskiej, rejon Zatoki Gdańskiej. W rejonie Zatoki Gdańskiej 5 stacji radarowych usytuowanych, m.in. Grynica, Chel, Gdańsk, Górki Zachodnie, Gdynia, na kapitana tak. Także te akurat radary tworzy, proszę Państwa, pewien obszar do 24 milionów brzegów, gdzie byliśmy w stanie monitorować radary. Może wcześniej. Proszę Państwa,
Tak wyglądają obszary oddziaływania projektu, a jednocześnie obszary odpowiedzialności, właściwości odpowiedzialności dyrektorów urzędów morskich. I tutaj, proszę Państwa, mamy obraz strefy ekonomicznej, Morza Terytorialnego i Wód Wewnętrznych. Urząd Morski w Szczecinie, dookoła brzegu, od koło brzegu w kierunku aż Czołpino, tutaj sięga koło Słupsk i dalej w kierunku aż do Piasków, czyli tutaj na wschodniej granicy. Urząd Morski w Gdyni. Wbrew pozorom, proszę Państwa, wygląda to źle dla urzędu, że on ma krótką linię brzegową. Proszę popatrzeć na całe Wiślany i dookoła. Wzbogaca nas swoją długością linii brzegowej, więc Urząd Morski w Gdyni ma najdłuższą linię brzegową. I do tej pory, proszę Państwa, Gdańsk z siedzibą w Gdyni, Centrum Bezpieczeństwa Morskiego, Ustka, jako było takie centrum i ono w dalszym ciągu pozostanie, jest, proszę Państwa, Kołobrzeg i Wity, MS, Świnoujście, Szczecin. To są te obszary. Co, proszę Państwa, będzie zakresem tego projektu? 28 radarów, bardzo duża liczba zwiększonych, 26 kamer, których nie było, 5 radionamierników, był jeden radionamiernik na Zatoce Gdańskiej, będzie 12 stacji wynośnych w Wieńcze, będzie, proszę Państwa, 14 stacji hydrometeo, te, które będą szczególnie na podejścia do portów, będą informowały o stanie wód, o falowaniu, o prognozach, jeżeli chodzi o kierunki i wiatr. Będzie, proszę Państwa, tak jak wcześniej zasygnalizowałem, 2 zmodernizowane stacje DGPS-u. No i 5 dodatkowych stacji bazowych EIS-u. W tym, jak Państwo zauważycie, na otwartym morzu, czyli na stacjonarnej już tym razem platformie PETA, jest usytuowana stacja EIS-u. Było to konieczne, ażebyśmy polskie obszary morskie, mówiąc o strefie wyłączności ekonomicznej i sarowskim wycinku, żebyśmy mogli mieć pełne pokrycie. I takie pokrycie uzyskujemy. Tutaj jest obszar, proszę Państwa, odpowiedzialności ratowniczej polskiego MRCK z Gdyni, jego subcenter w Świnoujściu, SAR. Tak, proszę Państwa, jest pokazana stacja łączności. Ta łączność z reguły jest bardzo istotna dla służby SAR, ale i również dla służb naszych. Pokazane są dwa, proszę Państwa, centra, Gdynia i Świnoujście. Sieć DGPS, tak jak już Państwu powiedziałem, Rozewie i Dziwnów, to są te dwa obszary, które obejmują polskie obszary i myślę, że ci, którzy korzystają z tego, już na pewno przy posadawianiu znaków nawigacyjnych potrzebujemy bardzo wielkiej dokładności i z tych akurat dokładności korzystamy. I tu system, proszę Państwa, automatycznej identyfikacji tych lądowych baz. Pokazane są, proszę Państwa, centra, bo między innymi, tak jak widzicie, Słupsk jako Urząd Morski będzie miał w 3 punktach tego typu stacje. Gdynia nie zmienia swoich miejsc, bo przecież zostaje Rozewie, zostaje Chełm, zostają Górki i Krynica. Mamy, proszę Państwa, jeszcze rejon od Gąski, Niechorze, następny Kikut, Świnoujście i dalej aż do Szczecina stacji. Budowano, właściwie rozbudowano, jeżeli chodzi o kapitanat portu Gdyni, stworzono główne centrum. Kapitanat portu Gdyni jest głównym centrum. Dodatkowo, proszę Państwa, unowocześniono rejon Ustki, unowocześniono Szczecin i Świnoujście. Wyposażono 10 kapitanatów portów w stacje robocze. I tutaj Gdańsk, Gdynia, Elbląg, Władysławowo,
Henko, Żegnarowo, Szpana, Marcinu. Także witanie do tych wszystkich podróżnych portów wzdłuż polskiego wybrzeża nie będzie problemem dla wszystkich jednostek, które będą chciały z tych portów korzystać. Centra zarządzania ruchem morskim na poziomie drugim krajowy, krajowe centrum, tak jak już powiedziałem, Zatoka Gdańska, odpowiedzialne za ocenę ryzyka, wczesne ostrzeganie, Early Warning System, zarządzanie kryzysowe, wymianę informacji dotyczącą bezpieczeństwa żeglugi, teraz proszę Państwa dotyczącą wdrożenia systemu ISPS, system ochrony portu i ochrony statku związanego z kryzysem terrorystycznym i piractwem. Pan Bogu na Bałtyku tego jeszcze nie odnotowaliśmy. No i serdecznie tutaj proszę Państwa nominacja w Centrum Gdyni Narodowego Centrum Komunikacji z EMSO Europejską. Mamy dodatkowo proszę Państwa system satelitarny, który nazywa się QuinSynet, do zobrazowania wód europejskich, do współpracy. Jakiekolwiek informacje z tego systemu płynące w kierunku administracji polskiej, administracja jest zobowiązana natychmiast reagować. Czy to poprzez to, że potwierdzamy poprzez samolot, który jest do dyspozycji dyrektora Urzędu Morskiego Turbole, do śledzenia obszarów morskich, potwierdzenia informacji z satelity, czy akurat faktycznie jest to zanieczyszczenie morza. Jeżeli jest, wysyłamy jednostki na wodne do pobierania próbek, do oceny. Przy pomocy pobierania próbek jesteśmy w stanie, proszę Państwa, zidentyfikować statki, które w tym rejonie były, odtwarzając archiwum mapy i ewentualne ukierunkowanie poprzez AIS, do jakich portów te statki udały się i w tamtych portach przy pomocy systemu naszego bardzo ważnego Port State Control statek ma po prostu złożyć dowód, że to nie jest jego akurat próbka. Jeżeli potwierdzamy, niestety kara jest nakładana na ten statek. Kary dyspozycji dyrektora Urzędu Morskiego sięgają do 1 300 000 dolarów, czyli 1 000 000 zł. To jest kara bardzo poważna. Czy żeśmy korzystali z tego? Zdarzyło się w przeszłości, że jeden ze statków otrzymał 430 tysięcy złotych do zapłacenia. Podcierpienia na broni, więc tak to wyszło. Centrum Wymiany Informacji Bezpieczeństwa Żeglugi to nasze oczko w głowie, czyli ten jak gdyby łącznik pomiędzy Europą a nami. Ten łącznik został, proszę Państwa, jest rozbudowywany cały czas. Jak popatrzycie na układzie mapy S57, oceniamy przy pomocy tego systemu ryzyka związane lub ostrzegamy, jeżeli chodzi o Early Warning System, że będziemy mogli mieć kłopoty i informujemy statki, w jaki sposób się zachować. Mamy, proszę Państwa, ocenę rozlewu z FIS. Nadzorujemy drogi podejściowe do portu, ale i również, jak Państwo wiecie, poniżej ławicy Słupskiej jest trasa TSS, która została powołana z tytułu tego, że wiele statków w dowolny sposób uprawiało żeglugę, a powinno mimo wszystko na tym obszarze, gdzie jest czasami duże zagęszczenie ruchu, powinno się podporządkować. Mamy, proszę Państwa, pomiary wysokości fali i prognozowanie ATOM, czyli nadzór automatyczny nad całym oprzyrządowaniem, wszystkimi znakami nawigacyjnymi posadowionymi na naszych obszarach wzdłuż polskiego brzegu, czyli Aids to Navigation. Mamy, proszę Państwa, ostrzeżenia nawigacyjne, Navigation Warning, to co tu Państwo widzicie, no i system AIS, który pokazuje statki i ruch tych statków. Przy pomocy tego identyfikujemy te statki, dane tych statków, bo jak Państwo zapewne pamiętacie, AIS został powołany
powołany do tego, żeby statek ze statkiem identyfikował się, żebyśmy unikali kolizji radiowej. Błędne informacje o swoich pozycjach powodowały, że te statki kompletnie te statki reagowały, inne statki odpowiadały, nie adresowane do nich akurat prośby. To wyglądało tak. W tej chwili mamy system AIS i przy pomocy transpondera mamy pełną informację, z kim mamy do czynienia, jaki duży statek, jakie założenie tego statku, jego dane straty dynamiczne, czyli kierunek ruchu, prędkość. No i to, co jest potrzebne, to są te informacje, które w tym systemie wymiany informacji mamy. Proszę Państwa, i tutaj jest, jak wygląda rozbudowa, podstawowe funkcjonalności Swirża, prezentacja danych z BDS-u, czyli radar, automatycznej identyfikacji, dane meteo, hydrometeo, baza danych statku. Dane AIS-u systemów zewnętrznych, takich jak Norwuda czy NATO-wskie, sprawy dotyczące Helcomu, gdzie jesteśmy zobowiązani współpracować. Obraz radarowy systemów zewnętrznych, to co już powiedziałem, COMO i Straży Granicznej. Notyfikacja, jeżeli chodzi o system SafeSeaNet w Unii Europejskiej. Prognozy pogody i ostrzeżenia nawigacyjne, prognozy falowania, modelowanie dryfu zanieczyszczeń olejowych, ocena ryzyk, wsparcie zarządzania kryzysowego i wymiany informacji. Jeżeli chodzi o ten ostatni punkt, Urząd Morski systematycznie w odstępach półrocznych przeprowadza ćwiczenia. Te ćwiczenia, które są związane z atakami terrorystycznymi przy wykorzystaniu co? Przy wykorzystaniu formozy, wykorzystaniu dronów, wykorzystaniu BOA, czyli tych jednostek antyterrorystycznych. One na Zatoce Gdańskiej wyżywają się na statkach, padają na ten statek, szukają terrorystów przy pomocy helikopterów, czyli tych sił szybkiego reagowania, jak i na wodnych jednostek. Też czasami zabawa, ale zabawa bardzo konieczna. Jeżeli w tym roku urząd, którego reprezentuję, obchodzi 95 lat, obchodzi, proszę Państwa, 25 czerwca, jeżeli wszystko dobrze dobniemy, będziemy ponownie organizowali tego typu zjawisko. Chciałoby się powiedzieć, serdecznie Państwa zapraszam, uporządkujemy listy zaproszeń i będziecie obserwatorami, co się faktycznie tak dzieje z terroryzmem. Kto, proszę Państwa, już powtarzam się, który jest użytkownikiem tego naszego systemu? Są to urzędy morskie. Morska Służba Poszukiwania Ratownictwa, Oddział Straży Granicznej, Centrum Operacyjne Marynarki Wojennej, Służby Celne, Policja, Lądowe Centrum Kryzysowe, Rządowe, proszę Państwa, i to od Pana Premiera, rozpoczynając kontakty zorganizowane, zarządy portu, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej, bo współpracujemy z biurem. Wszystkie informacje dotyczące korekt map w sposób automatyczny wprowadzamy. To jest właśnie przy pomocy Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej. Systemy dostępu również do Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego to, tak jak powiedziałem, rola Swirżu. Etap drugi, proszę Państwa, mam jeszcze minutę, tak? Sześć. No dobrze. Proszę Państwa, morska magistrala i tutaj dwa słowa. Zapewnienie bezpiecznego mediów transmisyjnego dla wszystkich urzędów, dla oddziału Straży Granicznej, Marynarki Wojennej, czy wszystkich tych wcześniej wymienionych partnerów. Dostosowanie standardów nadzoru i monitoringu, bo przecież to zostało wymuszone przepisami dyrektywy europejskiej dla określonych założeń, a między innymi komunikacji Komisji Europejskiej w sprawie zintegrowanej polityki morskiej Unii, Niebieska Księga. Tutaj są dalej, proszę Państwa, te szczegóły, które są opisane. Mamy, proszę Państwa, zabezpieczenie proekologicznych działań na morzu oraz w przypadkach tego wymagających działania wspomagające polegające na likwidacji skutków klęsk żywiołowych, awarii i katastrof na morzu. Z
cele Pomorskiej Magistrali dotyczą wspierania realizacji funkcji KSDM-u poprzez zapewnienie łączy o odpowiedniej przepustowości dla Krajowego Systemu Bezpieczeństwa Morskiego, zautomatyzowanego systemu radarowego nadzoru Straży Granicznej. Dla celów szczegółowych należą zwiększenie bezpieczeństwa granic zewnętrznych, to jest bardzo istotny szczegół, proszę Państwa, w ramach Unii Europejskiej, bo przecież my jesteśmy tą granicą końcową od strony wschodniej, to o tym wiemy, zarówno na morzu, jak i na lądzie. Zwiększenie możliwości ochrony środowiska i portów morskich, efektywniejszy monitoring ruchu, jakość przede wszystkim, proszę Państwa, transmisji danych. Zapewnienie odpowiedniego medium transmisyjnego dla sprawowania nadzoru nad eksploatacją polskich obszarów morskich. Nie zapominajmy, że już mamy 4 platformy, które działają na polskiej strefie wyłączności ekonomicznej i to też podlega naszej opiece. Skuteczniejsze zabezpieczenie interesów ekonomicznych Rzeczypospolitej na polskich obszarach morskich, zwalczanie kuszownictwa. To są sprawy, które, proszę Państwa, wykonuje Straż Graniczna, niekoniecznie Urząd Morski. Tak jak wiecie i doświadczacie na morzu, że to inspekcja morska w wykonaniu jednostek Straży Granicznej powoduje to, że do Urzędu Morskiego wpływają noty zgłoszeniowe z podpisem komórek Straży Granicznej z żądaniem odpowiedzi o jakich krokach administracja zastosowała, jakie uchybienia zauważyła, czy potwierdza to samo. Czasami potwierdzamy, czasami walczymy z tym, ale proszę Państwa, współpracujemy. Budowa rurociągu kablowego i tu są bardzo szczegóły techniczne. Zachęcam Państwa do przeczytania, bym może się tutaj gubił w czytaniu. Budowa okablowania światłowodowego magistralnego o pojemności, to co powiedziałem, 144 włókien oraz odczepów do lokalizacji dodatkowych w postaci okablowania światłowodowego o pojemności 24 włókien. Takie dwa odczepy są, między innymi wcześniej budowane przez Straż Graniczną Piaski Gdańsk i odcinek Gdańsk i Gdynia kapitanaty z portu północnego do kapitanatów Gdyni. One były budowane wcześniej, bo w 2007 roku. Część budowana przez Straż Graniczną od Piasku do Gdańska, a część była budowana przez Urząd Morski. No i tutaj, proszę Państwa, położenie na dnie Zatoki Gdańskiej, tak, między Chełmem a Gdynią, też światłowo 24 akurat wygląda. Dostawa i budowa sieci IP i MPLS o przepływności 10 giga. I tu, proszę Państwa, techniczne nazwy zostawiam do Państwa, nie znam się na tym. Między punktami wezwowymi oraz punktami końcowymi. Dostawa i instalacja systemu detekcji uszkodzeń włókna, bo to też musi być, proszę Państwa, musi być świadomi na skuteczność działania takiego systemu i jego autonomiczność. Budowa 19 kontenerowych punktów węzłowych oraz instalacji zakończeń sieciowych w 22 punktach końcowych. Chciałbym się powiedzieć, proszę Państwa, budowa kilku wież. I między innymi wieże budowane w Ustce przechodziły swoją weekendę, bo władze lokalne, samorządowe zgodziły się w 2009, w 2011 potwierdzały, w 2013, gdy chcieliśmy rozpocząć budowę, odwrót w drugą stronę nie było zgody. Czyli to, jak gdyby, proszę Państwa, powodowało, że w stosunku do wykonawcy my żeśmy nie spełnili wymagań. Przedłuża nam czas akurat oddania realizacji. To, co powinno być karą, staje się, proszę Państwa, naszą przeszkodą. Tak to wygląda, ale tak to w życiu czasami jest. Proszę Państwa, mamy tu rysunek, nie wiem czy on jest bardzo czytelny, ale poglądowy, o przebiegu tego światłowodu. Troszeczkę jeszcze trzeba by powiedzieć o tym 24-włókiennym, który jest, proszę Państwa, od Zalewu Wiślanego,
kierunku Gdańska i potem z Gdańska do Gdyni jako 24-linkowy. To jest 600 km nowych relacji światłowodowej, 27 km nowych kabli podmorskich, 150 km istniejącej relacji. Ja, proszę Państwa, przepraszam bardzo za nieudolność, ale chciałbym podziękować Państwu za uwagę, żeście Państwo byli cierpliwi i wysłuchali.